Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W programie Jak My To Widzimy, z daleka widać lepiej. Ze studia telewizji Trwam w Chicago wita się z Państwem i pozdrawia ojciec Zbigniew Pieńkos. Drodzy Państwo, dzisiaj naszym gościem jest kapitan jachtowy, pan Andrzej Piotrowski. Witam serdecznie, panie kapitanie. Witam również, witam telewidzów. No i dzisiaj... No właśnie, panie kapitanie, rozpoczęliśmy rok 2018, który jest, wiemy, rokiem jubileuszu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i myślę, że o tym nigdy za dużo i dlatego chciałbym, abyśmy właśnie popatrzyli na między innymi udział Polonii Amerykańskiej w tych, no, walkach i zasługi Polonii, jak chodzi o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Tak, tak, jest stulecie i jest dużo na ten temat, będzie pewnie w Polsce, a Polonia Amerykańska no, musi zadbać o, jakby powiedzieć, promocję swojego udziału w tym wszystkim, bo był wielki. To nie był udział, powiedzmy, kompanii czy tam, powiedzmy, plutonu wojska. To był udział wielki. O ile wiadomo, kim byli główni autorzy odzyskania niepodległości i te trzy nazwiska, Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, bo oni głównie się zasłużyli, to taką armią, która chyba była największa i najbardziej wartościowa w tych zmaganiach już przy końcówce I wojny światowej, później tych walk polsko-ukraińskich, później wojny polsko-bolszewickiej, to była Błękitna Armia. Ta nazwa Błękitnej Armii pochodzi od koloru mundurów, które oni przyjęli. Ta armia była formowana we Francji i na to była zgoda prezydenta Francji. Zresztą Francja wykładała pieniądze na uzbrojenie i na jakby to powiedzieć, wyżywienie i ten. I pierwsze oddziały tej Błękitnej Armii to byli Polacy, którzy służyli w armii austro-węgierskiej, czyli powiedzmy ta, która brała udział w I wojnie światowej, Cesarstwa Niemieckiego, bo tam było dużo, dużo Polaków. To było te pierwsze, które powstawały we Francji. Natomiast tutaj ja bym chciał zwrócić uwagę na bardzo taką zasadniczą rolę Polonii Amerykańskiej, bo to jest ważne. Otóż na apel Ignacego Paderewskiego, który był osobistym przyjacielem prezydenta Stanów Zjednoczonych, Wilsona, zaczęli się zgłaszać Polacy do armii generała Hallera. Już generał Haller był wyznaczonym tym dowódcą tej Błękitnej Armii. I Ignacy Paderewski, który, jak mówiłem, był przyjacielem prezydenta Stanów Zjednoczonych, zaapelował do Polaków i tutaj był taki bardzo ciekawy przypadek logistyczny. Otóż Stany Zjednoczone, które prezydent się zgodził, żeby amerykańscy Polacy wstępowali do tej armii, nie mogło być tego obozu, jakby to powiedzieć, rekrutacyjnego czy treningowego na terenie Stanów Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone w tym czasie były uczestnikiem I wojny światowej. W związku z powyższym to scedowano i to się zgodziła Kanada. Kanada, która wtedy była, jakby powiedzieć, dominium brytyjskim, ale nie brała bezpośredniego chyba udziału. Nie wiem dlaczego, akurat to w Kanadzie. I to się stało zaraz tuż za granicą, jak jest miasto Buffalo w stanie New York. Mamy wodospad Niagara, rzeka Niagara, wodospad Niagara i jest takie miasteczko, bardzo zresztą malownicze, po angielsku Niagara on the Lake, bo to lepiej wymawiać Niagara po angielsku niż Niagara. I tam był obóz wojskowy, który się nazywał Kościuszko. I tam właśnie odbywała się rekrutacja, trening, te wszystkie sprawy związane z tą częścią amerykańską Błękitnej Armii Hallera. Proszę sobie wyobrazić, że przez ten obóz przeszło 22 tysiące chyba 495 osób, czyli Polacy pochodzenia amerykańskiego. W tym oprócz tego było z Kanady 221 osób,
I proszę zauważyć, że z Brazylii było ponad 300, bo to ten obóz również obejmował państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, czyli z Brazylii było 300 Polaków, z Kanady było 221, ale 22 400 coś było ze Stanów Zjednoczonych. To byli ludzie, potomkowie tej emigracji, ja bym powiedział, powstańczej, czyli powiedzmy potomkowie powstańców listopadowych, styczniowych. Ktoś mi zwrócił uwagę, to jest ciekawa sprawa, że to nie było powstanie listopadowe, tylko fachowa nazwa jest wojna polsko-rosyjska, z uwagi na to, że w momencie, kiedy powstanie listopadowe się odbyło, to zdetronizowali cara. W związku z powyższym to mogło być tylko i wyłącznie powstanie polsko-rosyjskie, a nie przeciwko władzy jakiejś, bo tej władzy już nie było. Potomkowie i listopadowego, i styczniowego, plus emigracja zarobkowa. Tutaj bardzo ciekawą taką cechą jest, że bardzo tak entuzjastycznie zareagowała Polonia amerykańska, bo wreszcie no 22 tysiące ludzi, prawie 23 tysiące ludzi, to olbrzymia cyfra. I tutaj, panie kapitanie, widać, jak wielki musiał być duch patriotyczny w tych właśnie osobach, które emigrowały po powstaniach, czy po tej wojnie polsko-bolszewickiej, polsko-rosyjskiej, skoro tak licznie odpowiedzieli na to zaproszenie do tego, aby Błękitną Armię tworzyć. Tak, i to muszę powiedzieć, to był ten element ludzki, o tak bym to nazwał, który był chyba nasączony tym największym patriotyzmem. Bo doszły wieści do Stanów Zjednoczonych, że jest stworzona Rzeczpospolita, że odzyskiwana jest niepodległość. Zresztą bardzo tutaj mocno działał Ignacy Paderewski, który był w tym czasie chyba największym pianistą. Koncerty Paderewskiego w Stanach Zjednoczonych słuchało dziesiątki tysięcy ludzi. On był najbardziej chyba popularnym w tym czasie muzykiem i jego apel do Polaków, dlatego się spotkał między innymi z takim odzewem. Tu było bardzo dobrze rozegrane to poprzez tą całą tych autorów odzyskania niepodległości, czyli Piłsudskiego, Dmowskiego i Paderewskiego. Proszę zauważyć, że zarówno Piłsudski, jak i Dmowski się za bardzo nie lubili. Ale w sprawach zasadniczej odzyskania niepodległości działali bardzo sprawnie. Dmowski działał w Paryżu, jego podpis jest pod traktacie wersalskim i podpis Paderewskiego. Natomiast podpis nie ma podpisu Piłsudskiego, bo on tam już tworzył zaplecze w postaci legionów. Czyli w tym czasie ludzie, którzy, jakby to powiedzieć, byli tymi, jakby o to ująć, prorokami dla Polaków w tym czasie, jakąś taką wyrocznią, to potrafili schować prywatne ambicje w kieszeń, bo rzecz ma najważniejsza utworzenie postulatach, odtworzenie Rzeczpospolitej. I ta Rzeczpospolita przecież powstała. Druga Rzeczpospolita, to autorami tej Rzeczpospolitej są ci ludzie, plus Armia Błękitna, plus Legiony, plus jeszcze. Tu taką ciekawą rzeczą jest, że ten Niagara on the Lake, ten obóz, który tam powstał, ja na tym ten obóz odwiedziłem w zeszłym roku, bo płynąc szlakiem Wielkich Polaków zatrzymaliśmy się w Buffalo i tam członkowie, właściwie ci, którzy tam są w Kongresie Polonii Amerykańskiej w Buffalo, tam zresztą powstał ten Kongres Polonii Amerykańskiej, a z nami pojechał do tej Niagara on the Lake pan Józef Macielong. Ja oglądałem ten, byłem tam dokładnie, przeczytałem te wszystkie napisy. Te groby, które tam są, bo to też jest niby cmentarz wojenny, niby jest cmentarz, jest monument z płaskorzeźbą generała Hallera i są groby poszczególne. To są rekruci, którzy zmarli podczas epidemii grypy hiszpanki w trakcie szkolenia tych. Ta armia potem oczywiście została przewieziona do Europy. Z Europy, powiedzmy, później różnymi drogami generał Haller zdążał w kierunku Polski i ta armia wzięła udział w wielu
bitwach, wręcz przechyliła, powiedzmy, szale bitwy na wielu polach i była najbardziej wyszkoloną armią, najbardziej uzbrojoną, najlepiej i również była wyekwipowaną najlepiej armią, czyli był to absolutny wkład Polonii, nie tylko Polonii amerykańskiej, bo przecież armia się tworzyła we Francji, to Polacy z Francji tam wstępowali. Natomiast mówię o tym wkładzie Polonii amerykańskiej, bo to był nie... Chyba już później się nie zdarzyło takiego, żeby aż taki, powiedzmy, nazwać można było wulkan patriotyzmu nastąpił. Że ci ludzie, którzy szli do wojska, ci, którzy przechodzili przez ten obóz w Niagara on the Lake, to przecież niektórzy z nich nigdy Polski nie widzieli. Nigdy nie byli w Polsce. Żeby się zapisać do tych oddziałów, to trzeba było rzucić pracę, trzeba było rzucić wiele rzeczy. Nie wiem, czy ci ludzie byli żonaci, czy nie, czy mieli rodziny. No rodziny na pewno mieli, bo mieli może matkę, ojca i tak dalej, czy mieli własne rodziny, nie wiem. Ale to był z ich strony niezwykle wielkie zaangażowanie. Bo przecież tego kraju, oni słyszeli o tym kraju, mówili po polsku, mówili o nim, o tym kraju, mówili im w parafiach, mówili im księża w kościołach, gdzieś tam, mówili im nauczyciele, ale przecież oni tam nie byli jeszcze. No i też nie było przekazu telewizyjnego, radiowego, nie było internetu, do czego my dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, a więc tylko bazowali na opowiadaniu, które usłyszeli od swoich, powiedzmy, babci, dziadka, czy też na jakichś zdjęciach, które jako pamiątki były przewiezione. No właśnie, panie kapitanie, ale duże zaangażowanie, duży też patriotyzm, no i duże poświęcenie i te osoby też chętne były do tego poświęcenia opuścić no, swoją ojczyznę, bo już tutaj przecież się zadomowili, żeby ruszyć w nieznane. No tak, to duże zobowiązanie, a jednocześnie była zawsze ta absolutna możliwość, że się już nie wróci. Nie tylko dlatego, że się Polska im spodoba i tam zostaną, bo przecież mogą zginąć na polu bitwy. I na pewno wielu z nich zginęło. Zginęli właściwie za kraj, który dopiero powstawał. A poza tym jeszcze też było niezwykle ważne, że ta cała armia Hallera, która tam przybyła w tych niebieskich mundurach, błękitnych, to przecież musiała się jakoś przystosować do tych pozostałych oddziałów. Przecież były legiony, przecież były jeszcze inne oddziały. To byli ludzie z różnych zaborów, którzy mieli różne spojrzenie na to, jak to ma wyglądać. Rozmawiali polskim z różnymi akcentami. Ci z Ameryki rozmawiali z akcentem, a jeżeli w ogóle rozmawiali po polsku, to na pewno z akcentem amerykańskim. Ci z Francji francuskim, ci z kolei z Niemiec, czy rozmawiali z różnymi, można powiedzieć, że była kakafonia różnych dźwięków. Ale oni wszyscy musieli zbudować Polskę. I to był niezwykły wysiłek tych trojga ludzi, jak również tych, co powiedzmy niżej, czy powiedzmy oficerowie z Legionów, czy oficerowie u Hallera. Tam dużo było oficerów francuskich, na przykład u Hallera. Poszczególnymi oddziałami dowodzili francuscy oficerowie, którzy się zgodzili i część z nich dostała aż do wojny polsko-bolszewickiej i walczyli na froncie z bolszewikami, będąc Francuzami, nawet nie mając żadnych związków związków z Polską, co było czymś niezwykle, ja bym to powiedział, wtedy było to takie, uważali, że to jest normalne. Dzisiaj byśmy takich ludzi mogli znaleźć. Oni by walczyli za pieniądze. Nazywamy ich najemnikami, czy kondotierami, czy powiedzmy różne tam są nazwy, ale oni biorą za to pieniądze. Wtedy nikt nie... Znaczy mieli własne garże i tak dalej, natomiast robili to z powodów, bo pewnie chyba ktoś im powiedział, że Polskę należy odbudować, że Polska musi uzyskać niepodległość, musi powstać na nowo. Zresztą największą rolę tu odegrał chyba prezydent Stanów Zjednoczonych, bo nawet Piłsudski powiedział w takim krótkim tym powiedział, że największą rolę odegrały Stany Zjednoczone, bo one w ogóle nie miały w tym żadnego interesu. I dlatego to się udało. Ale to by się nie udało, gdyby na przykład Paderewski nie był zaprzyjaźniony z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe jest bardzo, to oprócz tego
tej błękitnej armii, to przecież powstał tak zwana amerykańska eskadra kościuszkowska. To w ogóle jest ewenement. To już jest mniej związane z Polonią amerykańską, bo to jest inicjatywa samych Amerykanów, ale lotnicy amerykańscy zgłosili akces. Pewnie, no to też nie, tak się nie okazało, że siedzieli sobie w pubie na powalczymy w Polsce. To na pewno były jakieś rozmowy w jakichś takich środowiskach polonijnych, że oni tam się spotkali z Polakami, którzy opowiadali o Polsce i w jakiś sposób się działo. I że oni doszli do wniosku, że oni wezmą udział jako lotnicy w walkach. Najpierw powiedzmy na froncie, już się kończyła pierwsza wojna światowa, były walki polsko-ukraińskie, walki o Lwów, walki o to. Potem się rozpoczęła wojna polsko-bolszewicka i... kiedy tej eskadry lotników objął dowództwo Ludomił Rajski, to znana postać, to do eskadry skierowano amerykańskich pilotów, ochotników zwerbowanych przez Mariana Coopera i Cedrica Fontaine, coś takiego. Lotnicy amerykańscy przybyli z inicjatywy generała Tadeusza Rozwadowskiego, który podjął samodzielne decyzje o ich zwerbowaniu. Generał Rozwadowski, wówczas szef polskiej misji wojskowej w Paryżu, działał w tej sprawie w porozumieniu z generałem Johnem Pershingiem. Powstała kadra w zamyśle generała, miała być częścią formacji nazwanej w planach Rozwadowskiego Legionem Amerykańskim. Czyli oprócz tych takich działań, co robili autorzy odzyskania niepodległości, to jeszcze były prywatne działania, tak jak generała Rozwadowskiego, czyli mam jakichś kolesiów amerykańskich, i spróbuję z nimi obłatwić, żeby na przykład udział Ameryki w tym był jako Legion Amerykański. Co w tym dzisiaj, do dzisiaj takiego czegoś szukamy. No przecież nic nie robi Antoni Macierewicz, tylko próbuje znaleźć, żeby wojska amerykańskie były tam i tak dalej. To forpoczta tych działań to było wtedy ten Legion Amerykański, że Amerykanie w ogóle się zgodzili brać udział i to skutecznie, bo oni jako lotnicy się okazali bardzo, bardzo tam skuteczni, a jednocześnie byli tym bardzo takim punktem kłopotliwym dla Sowietów. No bo wreszcie no są to obywatele amerykańscy, rodowici obywatele amerykańscy, którzy nie mają nic wspólnego z Polską, poza tym, że nie lubią Sowietów. I to ich było... Tutaj ja nawet mam zapisane, ile ich było, tam 32 osoby przyleciały. To jest niby cyfra nieduża, ale w tym całym, powiedzmy, kontekście uzyskiwania niepodległości, walczenia, powiedzmy, o Lwów, walczenia o Kresy, najpierw z Ukraińcami, potem z Sowietami, to udział ich jakby dodawał takiej, tak jakby oni potwierdzali, że Ameryka jest za tym. Bo przecież biorą udział w tym. Także to było niezwykle, niezwykle, niezwykle ważne. I nie wiem, chyba nawet jakieś takie myśli chodziły w Polsce, żeby zrobić z tego powodu film. Przed wojną ktoś film zrobił o tym wszystkim. O, też czytałem, że Leonard Buczkowski zrobił film pełnometrażowy w Polsce na temat ich udziału, tych amerykańskich lotników. I proszę sobie wyobrazić, że ten film jest nie do znalezienia, bo w momencie, kiedy Sowieci weszli do Polski w 1945 roku, to zadali sobie dużo trudu, żeby wyłapać wszystkie kopie i wywieźć do Rosji. Nie mamy żadnej. No właśnie, to było prawie 100 lat temu, a więc lotnictwo nie było powszechne tak jak dzisiaj, a więc stąd chyba też i ta przewaga eskadry, powiedzmy, amerykańskiej, kościuszkowskiej, no i wydatna pomoc. Ale panie kapitanie, zastanawiam się tak, jak dokonano tej harmonii, no bo różni dowódcy, różne szkolenia, różni ludzie z różnych, można powiedzieć, stron świata, a jednak potrafili się podporządkować jednemu dowódcy, czyli naczelnikowi państwa polskiego i Piłsudskiemu, bo on chyba główne skrzypce, tak kolokwialnie mówiąc, grał. Marszałek, naczelnik państwa. No to i bardzo dobrze świadczy o tych ludziach, że oni potrafili schować te prywatne ambicje w kieszeń. Co dzisiaj na przykład w polityce polskiej ja tego nie widzę. To w polityce polskiej jest normalnie wyrywanie sobie, a jeszcze najlepiej to partię zakablować gdzieś tam w innych tych, bo tak będzie lepiej. Nie? No. Tego nie było tam, dlatego ta Rzeczpospolita powstała i od razu miała w miarę solidne podstawy, bo w ten sposób zbudowali Gdynię, zbudowali Centralny Okręg Przemysłowy,
zajęli tyle Rzeczpospolitej, tych dawnych ziem Rzeczpospolitej, ile mogli. I na to się praktycznie wszyscy zgadzali, podporządkując się powiedzmy jednemu celowi. Rzeczpospolita musi być odbudowana. I tutaj ja pamiętam, jak czytałem na tym, to były różne koncepcje, jak ta Rzeczpospolita ma wyglądać. Piłsudski miał kompletnie inną koncepcję, a Dmowski miał zupełnie inną. Dmowski chciał, żeby państwo było mniejsze i bardziej jednolite etnicznie, natomiast Piłsudski wracał do koncepcji jagiellońskiej, żeby częścią Rzeczpospolitej były te ludy albo nawet i państwa, czy z ograniczoną autonomią, czy jako sąsiedzi, czy wręcz częścią Rzeczpospolitą, ale żeby ona była taka, jak była za Jagiellonów. I to nie przeszkodziło, te dwie koncepcje, nie przeszkodziło, że oni razem działali, żeby w ogóle Rzeczpospolita, druga Rzeczpospolita odzyskała niepodległość, powstała. Czyli koncepcja, tyle wolności, ile własności. Tak jest. Ile tak. A poza tym, no, zasada jest tego typu, że patrzymy, czy tam są Polacy. Jeżeli są Polacy, to musimy zawalczyć albo o, że obejmiemy jeszcze obszar, na których oni są, albo oni, albo przeprowadzimy ich do nas, jeżeli to jest niemożliwe. No przecież w ten sposób, że podczas podpisywania pokoju ryskiego za wschodnią miedzą Rzeczpospolitej zostało tam 1 200 000 czy 1,5 miliona Polaków, i ponieważ nie dało ich się przerobić na Sowietów, to w 1937 roku nastąpiła operacja polska NKWD i tych ludzi albo wymordowano, albo wysłano na Syberię. Także przy tworzeniu państwa trzeba pamiętać o tym, żeby tych ludzi, oni muszą mieć jakąś alternatywę. Albo Rzeczpospolita będzie tam, gdzie oni są, albo oni wrócą do Rzeczpospolitej, jak się nie da tam tych terenów ochronić. No, wtedy zostawiono tych ludzi i Sowieci ich wymordowali. Także no, ale tak powstawało państwo, tak państwo odzyskiwało niepodległość. I te wszystkie, proszę sobie wyobrazić, że tam było ludzie z trzech zaborów, plus jeszcze tych 22 tysiące rekrutów ze Stanów Zjednoczonych, nawet z Brazylii, nawet z Kanady. To wszystko chciało zbudować Polskę i do tego należało dostosować koncepcję. Musi być jakiś wódz i prawdopodobnie Piłsudski miał tą koncepcję, bo można go lubić albo nie lubić, ale miał tą koncepcję, że to wszystko jakoś należy razem ustawić, żeby to zagrało, żeby państwo powstało, bo to jest najważniejsze w tej chwili, żeby powstała druga Rzeczpospolita, żeby odzyskać niepodległość. Panie kapitanie, wiele na pewno będzie inicjatyw w tym roku, żeby tą setną rocznicę odzyskania niepodległości uczcić. I między innymi środowisko żeglarskie, tutaj z tego co wiem, ze Stanów Zjednoczonych, z Chicago, pod pana inspiracją planuje pewne, można powiedzieć, przedsięwzięcie, żeby poprzez regaty, czy nie wiem jak nazwać, ale uczcić tę rocznicę. No takim kamieniem węgielnym jest ten rejs kapitana Wagnera 2, który się zakończył w Chicago i teraz rozpoczynamy następne przygotowania. Remontowany jest jacht. Kapitan Wagner 2 popłynąć ma szlakiem wielkich Polaków. Ja mówiłem w którejś audycji tutaj, chyba w sierpniu, jak się spotkaliśmy tutaj. I na tym kanwie tego pomysłu kolega z Niemiec, żeglarz polski z Niemiec, Jurek Kotlarek, wpadł na pomysł, żeby zrobić, ponieważ jest stulecie odzyskania niepodległości, żeby zrobić spotkanie, oczywiście w Gdyni, no bo to jest ten okno na świat II Rzeczpospolitej, to jest to, co ta II Rzeczpospolita zbudowała i chcemy zrobić spotkanie i jachtów polskich, i polonijnych właśnie w Gdyni. To będzie chyba koniec sierpnia, początek września. Chcemy, żeby przypłynęły jachty polonijne, no skądkolwiek mogą przypłynąć. Nie? Tym zajmuje się na razie dwóch organizatorów, to jest tak zwana Bractwo Wybrzeża, Mesa Kaprów Polskich. To jest organizacja w Polsce, która zajmuje się promocją spraw morskich w ogóle, w szerokim takim zakresie. No i oczywiście Karaibska Republika Żeglarska, czyli ja powiedzmy jacht Wagner 2 i tak dalej. To ma być powiązane tak jakby z powrotem Wagnera do Gdyni, co też jest, że Wagner jest produktem II Rzeczpospolitej. Wagner wypłynął w rejs dookoła świata jako pierwszy Polak, jako obywatel II Rzeczpospolitej, tej Rzeczpospolitej, która odzyskała niepodległość.
I on dlatego płynął dookoła świata i pewnie kiedy o tym mówił i na pewno by chciał wrócić do swojej ojczyzny, czyli do II Rzeczpospolitej. Nie było mu dane, bo wojna wybuchła, ale kapitan Wagner II ma zakończyć jego podróż, ale jednocześnie kapitan Wagner II, który przywiezie, jakby to powiedzieć, tą całą, zakończyć całą, powiedzmy, story, czyli historię kapitana Wagnera, czyli powiedzmy, bo on wypłynął z Gdyni. W 1932 roku wypłynął z Gdyni jako 20-letni chłopak. Nigdy nie wrócił do Polski. Czyli wróci kapitan Wagner II, ale jednocześnie chcemy, żeby to się odbyło w tym całej scenerii odzyskania niepodległości, bo jak mówię, takim absolutnie nieodrodnym synem II Rzeczpospolitej, czyli tej, która powstała na skutek odzyskania niepodległości, był właśnie kapitan Władysław Wagner. I chcemy, żeby ten jacht tam dopłynął, a jednocześnie po drodze no obejrzymy, mamy zamiar zatrzymać się tam, gdzie są pochowani ci, którzy już nie przypłyną do Polski, którzy nie zdążyli do Polski wrócić, tak jak kapitan żeglugi wielkiej Michał Leszczyński, czy generał, powiedzmy, major, ten bojownik o wolność Kuby, tej Kuby, tej poprzedniej, nie tej tu, plus ludzie, którzy byli na Wyspach Karaibskich i tam zostali, nie wrócili. No i my przywieziemy myśl o nich do Gdyni, bo to wszystko jest w ramach tych stulecia odzyskania niepodległości, a takim pierwowzorem tego spotkania było w 1991 roku World Polonia Sailing Jamboree. To był taki pierwowzór spotkania się, akurat Polska odzyskała niepodległość, bo umówmy się, to okupacja sowiecka była. To w 1991 roku spotkaliśmy się w Gdyni, przypłynęło 26 jachtów polonijnych z całego świata. Jacht, ten Chicago reprezentowały dwa jachty, Solidarity i Free Poland. I jacht Solidarity wprowadzał całą flotylę do Gdyni, płynąc po takim wielkim spinakerem, to jest taki brzuchaty żagiel, którym był stylizowany orzeł w koronie. I nawet ten orzeł w koronie ma być częścią naszego loga na tą wyprawę teraz. Ale to było to, które tamto się wiąże z tym, co teraz, bo tamte doświadczenie, że potrafimy to zrobić, zaowocuje teraz, że teraz również przypłyniemy na te stulecie odzyskania niepodległości. No i daj Boże, żeby przynajmniej setka tych jachtów była, nie tak jak w 91 roku, no może się uda. Może się uda, no ja będę tu apelował do wielu klubów żeglarskich i do wielu tutaj w Ameryce, dam znać do Kanady, mój kolega w Londynie tam będzie dawał znać. Myślę, że no postaramy się, żeby było tych jachtów jak najwięcej. Panie kapitanie, bardzo dziękuję za przedstawienie tych informacji, za kolejną dawkę historii, jakże ważnej, bo na historii musimy budować. Jeśli zapomnimy o historii, to nie ma też przyszłości dla takiego narodu. Nie ma państwa. Nie ma państwa. I oczywiście zapraszam ponownie, bo na pewno wiele się będzie dziać, szczególnie jak już te przygotowania ruszą całą parą. Oczywiście, bardzo chętnie. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dziś w studiu telewizji Trwam w Chicago gościliśmy pana kapitana Andrzeja Piotrowskiego, kapitana jachtowego, który mówił nam o setnej rocznicy odzyskania niepodległości i wkładzie właśnie Polonii w te działania. Ja z Państwem się żegnam, życzę wszystkiego, co najlepsze i najpiękniejsze. Szczęść Boże.